Rynek krakowski jest teraz nie do poznania po tym lockdownie, prawda? Widać, że ruch jest duży, nawet policja czuwa, lody sprzedają, choć za ciepło nie jest, prawda? Policja pilnuje, ludzie jeżdżą na rowerkach, wszystko wyotwierane, prawda? To zupełnie niepodobne do tego, co było, prawda? Nareszcie rynek i okolica żyje. Ja tu ulicą Grodzką dochodzę do rynku. Widać już kościół świętego Wojciecha i sukiennicę, prawda? No ale tu przy Grodzkiej praktycznie prawie wszystkie sklepy i punkty otwierane, mimo tego, że już zbliża się godzina 20. Więc wiele rzeczy o tej porze bywało zamkniętych, prawda? No, można różne rzeczy kupić, ludzi pełno, proszę Państwa. Widać, że ogródki z tymi parasolami są czynne. Słodki Skarb Zamkowy, rowery, prawda, działają, pouczkarnia, prawda. No, widać, że tu ludzie są, kuszają pod namiotami na otwartej przestrzeni, w ogródkach, prawda. Tych ogródków też jest sporo teraz, bo każdy chce nadrobić straty, prawda? Widać, bije akurat 8. Jeszcze jest jasno. Widać ratusz, prawda? Ludzie, nie wszystkie widać, ogródki są otwarte. Wierzynek czy węzeł sobie nie otworzył, ale słychać hejnał z wieży mariackiej. Prawda, tu widać, że palą się następne ogródki i tam są w nich ludzie. Widać kościół mariacki, kościół świętego Wojciecha, trochę zasłonięty drzewem. Sukiennicy coraz wyraźniej się prezentują. No, ludzi. Mówię, mimo tego, że nie tak dawno padało. Jest sporo. Teraz się pięknie rozpogodziło. Prawda, wierzynek. Widać, że wierzynek zamknięty. No, ale ludzie to ci w ogródkach już urzędują, bo wierzynek będzie chyba przyjmował dopiero ludzi wewnątrz. No, tam też ogródki. Wszędzie ogródki. Ładna, kolorowa kamienica. Konkurencja jest duża, ale ludzi też jest sporo, więc taka migawka z odżywającego rynku krakowskiego w maju 2021. Tutaj kwiatki jeszcze pokazują, żeby ludzi zachęcać. No i to by było, tam widać pomnik Mickiewiczusa, prawda? No i sporo ludzi jest tutaj w tych ogródkach. No to by było na tyle. Amen.